Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dziś mam dla Was dwa bardzo ważne przekazy. Jeden jest od Matki Bożej, drugi z kolei od Jezusa Chrystusa. Są one bardzo ważne i istotne, więc zapraszam Was do wysłuchania. Matka Boża. Kochane słodkie dzieci, miłe mojemu świętemu sercu, ufajcie stale i o nic się nie martwcie. Ja sama o wszystko się zatroszczę. Ufajcie i przenigdy nie oddawajcie się w ręce zła, którego królem jest szatan, demon. Gdybyście choć w maleńkiej części zobaczyły królestwo diabła, przeraziłybyście się do tego stopnia, że mogłybyście umrzeć. Wiedzcie, że dobry Bóg tak zarządził, aby to wasze życie było takie, a nie inne, bo ono tu, na ziemi, jest ni mniej, ni więcej, tylko próbą. Właściwe życie czeka was po zakończeniu życia ziemskiego. Jak już wielu z was wie, uzurpator rozpoczął swoje panowanie w dniu 30 urodzin. To jest tutaj podana data. 6 czerwca 1996 roku. Czyli możecie sobie tutaj sami przeliczyć, ile ma teraz lat. Niedługo działać będzie na pełną skalę. Wkrótce ustaną publiczne orędzia dla całego świata. Pozostaną orędzia indywidualne, te, które będą pouczały niektóre grupy ludzi. Systematycznie są wdrażane w życie kolejne proroctwa, to znaczy, że się powoli realizują. Wiele spośród tych proroctw, które się jeszcze nie zrealizowały, można realizacji ich zapobiec lub zmienić na bardziej korzystne. Jedynym do tego sposobem jest wzmożenie modlitw, wynagrodzenia, ekspiacji za wszystkie grzechy i wszystkich grzeszników. Są dusze, które trwają w wielkiej zapalczywości i wielkim grzechu i nie chcą odstąpić od swych zbrodni. To szatan zaciemnia im umysły i nie ma nikogo, kto chciałby dobrowolnie się za nich ofiarować. Pojawiła się garstka dusz, które wynagradzają Bożej sprawiedliwości i choć maleńka część może być przez to uratowana przed potępieniem wiecznym. O kapłani, kapłani, dlaczego nie chcecie mówić o piekle i szatanie? Tym samym spełniacie wolę szatana, który nie chce, by mówiono o nim, o piekle i jego kuszeniu takim, jakim ono jest w rzeczywistości. Jakie to straszne. Już wkrótce, drogi synu żywy płomieniu, zaczniesz wykonywać właściwą swoją misję. Nie bój się o nic, ani o to, co i kiedy i do kogo będziesz mówił, bo wtedy ja sama zajmę miejsce w twojej duszy i ja sama przez ciebie będę mówiła. Od Polski musi się rozpocząć odnowa duchowa Kościoła na świecie. Najpierw rozpocznie się przygotowanie hierarchii i krótka informacja, którą wydadzą do wiernych. Następnie nastąpi wzrost prześladowania Kościoła i wiernych, również w Polsce. Więc trzeba się będzie przygotować do tego nawet ze strony duchowieństwa. Sami oni się spostrzegą, że teraz trzeba ratować Kościół w Polsce od wpływów Zachodu. Trzeba ratować tradycję w Polsce. W Polsce zawsze się klękało do Komunii Świętej, ale szatan zaciemnił umysły niektórych kapłanów i wiernych i myślą oni, że w pozycji stojąc też oddają hołd Bogu. Niestety, człowiek jest zbyt grzeszny, aby się nie ukorzyć do pozycji klęczącej przed boskim majestatem, a inna postawa będzie wyrazem ludzkiej pychy. Jedną z form zadośćuczynienia będą już niedługo znane nowenny i koronka do Najświętszej Eucharystii. One wyproszą wiele łask przed obliczem Boga,
to właśnie siłą i źródłem mocy dla wiernych będzie wzmożony kult do Najświętszej Eucharystii. Szatan na samą myśl, jaką moc ma i mieć będzie Najświętsza Eucharystia, drży i pierzcha. Kocham Was, słodkie dzieci, i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Teraz przemówi mój boski Syn. Jezus Chrystus. Kochane dzieci, tym razem i ja przez żywego płomienia powiem parę zdań. Ufajcie i bądźcie spokojne. Ćwiczcie się w pokorze w sposób praktyczny. W moim kościele za wiele jest teorii i teoretyków, a za mało tych, co moje słowa wcielają w czyn w sposób praktyczny. Nie ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego, który mi mówi: Panie, Panie, lecz ten, który wypełnia sumiennie moją naukę. Bądźcie święci, ale świętością prawdziwą. Kocham Was wszystkie i jesteście mi szczególnie cenni, bo wykupiłem Was drogocenną, bo swoją krwią i swoim cierpieniem. Chcąc się przekonać, czym jest piekło, przeczytajcie stosowne książki, które Was pouczą. Chcę, aby biskupi, kapłani oraz lud wierny odnowił swego ducha. Kto z hierarchii nie zauważa zagrożenia i faktu, że Kościół mój się stacza coraz bardziej ku przepaści, to jest naprawdę ślepy i całkiem zaciemniony, ma umysł przez demona ciemności. Niech kto może prosi za nimi o możliwość dotarcia do nich, łaski Ducha Świętego, aby Kościół zaczął się odradzać. Dlaczego tak wielu biskupów pozwala, aby mnie tak bardzo znieważano? Dlaczego, orhierarchio, aprobujesz tak wielkie świętokradztwa? Nie życzę sobie, aby wyrzucano tabernakulum na bok, bez względu na tłumaczenia, które wam podsuwa szatan. Nie życzę sobie, aby moje święte ciało rozdawano na stojąco i do ręki, a nade wszystko, aby nie dawano go zwierzętom, psom, tak jak to się dzieje na zachodzie. Nie życzę sobie, aby moje święte ciało rozdawały osoby świeckie, a nade wszystko kobiety. Uszanujcie moją wolę. Ja, wasz Bóg, waszą wolę szanuję aż do samego końca. Pragnę więcej ofiar, abyście więcej i częściej rozważali moją świętą mękę, co da wam i waszym duszom niezmierną korzyść. Najwięcej korzyści przynosi odmawianie różańca Drogi Krzyżowej. Pragnę, aby on był odmawiany co dzień na równi z różańcem. Już w tym roku, mój mały synu, żywy płomieniu, rozpoczniesz swoje szersze działanie. Nie martw się o nic, bo my w niebie myślimy o wszystkim. Nie poddawajcie się mocy zła i nie wykonujcie tak łatwo tego, co szatan wam podpowiada. Pragnę, abyście miały co dzień do mnie bezgraniczne zaufanie i co dzień przyjmowały mnie do swoich serc. Ja wam dam moc i siłę potrzebną do walki ze złymi duchami. Nie zapominajcie o mnie i to i ja o was nie zapomnę. Ty, żywy płomieniu, bądź bardziej ostrożny, nie wydawaj z pozorów opinii ani sądów. Ćwicz się w dobrym i w pokorze, a my ci będziemy stale pomagać. Tak jak mówiłem ci w duszy do chwili, gdy mnie nie wygonisz poprzez grzech, dotąd stale jestem wewnątrz twojej duszy i wraz z moją świętą i błogosławioną matką będziemy tobą na bieżąco kierować. Jest to wielka łaska. Nie będzie to tak, jak sobie to ty zamyślasz, lecz rozwiązanie przyszłych spraw podam w czasie stosownym. Kocham i już dawno cię umieściłem w swoim sercu. Błogosławię ciebie i wszystkim poprzez ciebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo Wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z Was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja Wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.